15 września 1996 roku Beniaminek pierwszej ligi Polonia Warszawa przyjechała na ulicę Łazienkowską na prestiżowe starcie z Legią. Goście po pierwszych 8 kolejkach mieli na swoim koncie 11 punktów i byli na 11 pozycji. Derby mają swoje szczególne prawa i tutaj moim zdaniem wygra ten zespół, który pokaże większy charakter. Także dla nas wynik jest sprawą otwartą, ale na pewno damy siebie wszystko. Legia przystępowała do tego spotkania z czwartej pozycji, jednak 5 dni wcześniej przegrała 2-4 z Panathinaikosem w 1/32 finału Pucharu UEFA. Trener Jabłoński poruszył kwestię, która żywa jest do dzisiaj. Ja myślę, że to nie ma znaczenia większego. Jesteśmy przygotowani do gry na 2 razy w tygodniu. Gramy tak cały czas i w tej chwili to nam nie sprawia kłopotów. Trener Legii postawił w ataku na bramkostrzelnych napastników Mięciel Kucharski. Z kolei trener Majewski zdecydował się na blok defensywny Sadzawicki, Gałuszka, Żewłakow, którzy mieli walczyć z tym niezwykle groźnym duetem wojskowych. Pierwsze poważne zagrożenie miało miejsce w 4 minucie. Uwaga. Czy potrafi to wykorzystać? Zasłonięta piłka, Mosur, brawo Wojtyka i wybita piłka. Mocne uderzenie. W 20 minucie przed świetną szansą stanął Kucharski, ale Wojtyka do spółki z Żewłakowem uchronili Polonię od straty gola. Czarne koszule miały spore problemy, ponieważ napór Legii z minuty na minutę był coraz większy i efekty nadeszły niespełna kwadrans później. Nabiera szybkości Bednarz. Obok niego Szulik, Bednarz polu karnym. Na co czeka? Na strzał, strzela i gol! Gol, gol! Jacek Bednarz, 33 minuta spotkania. Jacek Bednarz na ramionach swych kolegów. Gratulacje od piłkarzy Legii. Kapitalna akcja. Polonia obudziła się dopiero pod koniec pierwszej połowy. Tymczasem Polonia na pole karne. Szamotulski. No bardzo groźnie to wyglądało. Trener Jabłoński mógł być bardzo zadowolony z tego, co widział w pierwszej połowie. Będziemy na drugą połowę tak po 0-0 po prostu. Więc będziemy starali na pewno strzelić jeszcze jedną bramkę, czy mi się uda, to się okaże. Okazało się, że Legii udało się zdobyć drugą bramkę. Dąbrowski przegrywa walkę o piłkę z Sokołowskim. Piotr Mosur zrobił to, co mu chodziło. Chciał pokonać Piotra Wojtykę, swojego niedawnego partnera z Olimpii Legii. I wreszcie udało mu się to na początku drugiej połowy. A potem także trzecią. Zagranie do Kucharskiego, znakomita sytuacja. Cezary Kucharski objeżdża bramkarza i trzeci gol dla warszawskiej Legii w derbowym meczu z Polonią. Ale proszę Państwa, zasługa Marcina Mięciela, wcześniej Sokołowskiego, który odebrał piłkę od piłkarzy Polonii. Czarnym koszulom udało się odpowiedzieć, ale trafienie zostało nieuznane. Na spalonym był Aziz. Więcej bramek nie oglądaliśmy. Po meczu przed kamerami Canal Plus stanął młody, obiecujący obrońca czarnych koszul. W piłce chodzi o to, żeby nie tracić bramek. My żeśmy dzisiaj stracili 3. Chciałem tu pogratulować całej Legii za bardzo dobry występ. Była po prostu drużyną lepszą i zasłużenie wygrała. Legia zakończyła sezon na drugim miejscu za Widzewem, a Beniaminek z Kąt Wiktorskiej uplasował się na 8. lokacie.